Witajcie kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną część Kufra Wizażysty. Dzisiaj porozmawiamy o brwiach. Temat niby taki prosty, ale jednak bardzo kontrowersyjny. Ostatnio obejrzałam filmik jednej z moich takich ulubionych dziewczyn na YouTubie, czyli Karoliny Ziętek, o niebezpiecznych drogach, które prowadzą nas w wizażu. I muszę przyznać, że niechętnie przyznaję rację co do brwi, dlatego że sama, o ile bardzo lubię ten taki ostry, kanciasty kształt tych brwi, ale indywidualnie na sobie, to jednak podążam do jakby zmiękczenia formy i innego rodzaju malowania już wtedy u klientek. Nie robię u klientek takich samych brwi jak u siebie. Zawsze staram się postawić na tak zwaną rekonstrukcję brwi, czyli ewentualne podkreślenie, sprawdzenie po prostu, na jaki poziom sobie mogę pozwolić tutaj podkreślenia tych brwi, bo często spotykam się z niechęcią, jeśli chodzi o podkreślanie brwi. Kobiety są przyzwyczajone do takich brwi, jakie mają. Większość z nich ma ładne, piękne brwi. Mi natura bardziej poskąpiła brwi. Ja zawsze miałam bardzo rzadkie moje brwi i muszę przyznać, że zawsze zazdrościłam kobietom, które mają piękne, pełne brwi. Ja zawsze chciałam mieć takie i dla mnie było to szczyt marzeń, osiągnięcie czegoś takiego. Teraz nawet na rynku zauważyłam się, nawet oglądałam zabieg rekonstrukcji brwi, który się utrzymuje do 2 tygodni. Dla mnie na przykład osobiście jest to swego rodzaju no fajna sprawa na chwilę, na dosłowną chwilę, bo co 2 tygodnie biegać, uzupełniać, płacić 100 zł, te brwi, raz, że ja często się maluję i na przykład u mnie by to kompletnie nie zdało egzaminu, to muszę Wam powiedzieć, że mamy na rynku masę cudownych kosmetyków, którymi możemy odtworzyć kształt brwi. Powiem Wam tak, no wiadomo, że nadrobienie brwi, czyli uzyskanie dużo większego efektu niż mam na przykład ja, wiązałoby się z tym, że wyglądałoby to sztucznie, więc całym sekretem podkreślania brwi jest dobry produkt, o produktach, o których zaraz będziemy rozmawiać, również ilość, czyli nie przesadzanie z ilością baz, tego wszystkiego, tak żeby nie uzyskać po prostu przesadnego efektu nawalenia kosmetyku na te brwi. Nie zawsze u mnie mi to wychodzi. Powiem Wam szczerze, że owszem, o ile na przykład według Was uznawaną guru brwi jest Maksineczka, ja też uważam, że ładny ma ten kształt brwi, też mi się podoba, to o tyle nie uważam, że każdemu z nas będzie to pasować. Jeśli rozumiecie, o co chodzi. Każdy z nas ma taką, a nie inną twarz i poniekąd natura stworzyła nas nie dla hecy, tylko jesteśmy tak skonstruowani, że niektóre rzeczy po prostu bardziej wyglądają. Tak jak ja na przykład, jak patrzę u mnie na twarz. Wyznacznik brwi znacie, większość z nas pewnie zna, ale przypomnę dla pewności. Początek brwi powinien być w miejscu stykający płatek nosa, powinien zaczynać się tutaj. Następnie, patrząc od płatka nosa do kącika oka, te brwi powinny się kończyć w tym miejscu. U mnie odrobinę brakuje, tak jak zwrócicie uwagę. Natomiast ich najwyższy punkt wyznaczam w dwojaki sposób. Albo sugerując się od płatka nosa, tak jak patrzę na wprost, na Was, i to jest mój najwyższy punkt. Albo zawsze proszę, żeby klientka zdziwiła brwi i uniosła naturalnie do góry i wtedy Wasz naturalny punkt załamania automatycznie się pokazuje. Zdarzają się sytuacje, kiedy naprawdę klientka nie ma brwi, albo są one bardzo jasne. Są różne metody podkreślenia tych brwi. Ja Wam dzisiaj pokażę, w jaki sposób zrobić to najbardziej naturalnie, nie przerysować ich i w jaki sposób robię to ja. Postaram się dzisiaj nie zrobić sobie po prostu tak bardzo kanciastych brwi, jak robię to zazwyczaj, tylko bazując na danym kształcie, utrzymać tą równowagę pomiędzy przesadą a naturalnością, bo to też jest bardzo trudne. Często gęsto mówicie, że mam nierówne brwi, bo to jest prawda. Z tej strony, jak przyłożę płatek nosa, zobaczcie, jak widoczną mam lukę i brak początku brwi. Gdyby one się zaczynały ciut wcześniej, nie zauważylibyście aż tak dużej różnicy. Natomiast u mnie znaczne przesunięcie jest brwi, po prostu inna odległość jakby osadzenia tych brwi. To też jest bardzo ważne. Możecie się na co dzień wyznaczać sobie brwi w ten sposób. Natomiast najłatwiej jest
po prostu podkreślać na zasadzie uzupełnienia jakiegoś braku, to dzisiaj bym chciała zrobić z Wami. Ale zanim do tego przejdziemy, jest kilka rzeczy, które jest bardzo ważne, by zrobić to poprawnie. Przede wszystkim zacznijmy od narzędzi. Narzędzia, które są potrzebne do wykonania poprawnej brwi, to są pędzelki, mogą być skośne. To jest jeden taki z moich ulubionych, on jest przybrudzony, ja dzisiaj go używać nie będę. Jest to z Maka pędzelek 263, jeden z takich moich ulubionych pędzli. Mam tutaj równie genialne pędzelki, równie pięknie ścięte. Jest to ten sam pędzel występujący w dwóch kolorach, 317 Zoeva. Takie pędzelki, takimi pędzelkami najlepiej podkreśla się brwi. Pędzel taki musi mieć charakterystyczną cechę, po prostu być bardzo dobrze ścięty, jak nóż, niemal jak nóż, by mógł dobrze wyrysowywać pojedyncze włoski. I nowy pędzel pojawił się teraz też z Zoevy, który jest taki maleńki, do detali, bardzo ostry, maleństwo, który może nam pomóc naprawdę w wyrysowaniu jakichś pojedynczych linii, pojedynczych włosów. Jest to 310 Spot Liner. No i będziemy potrzebować grzebyka, takiej szczoteczki jak do tuszu do rzęs, by wyczesać nadmiar produktu. Ja od kiedy odkryłam kosmetyki w formie płynnej, a nie kredki, bo kiedyś używałam kredek, ale nie uzyskiwałam do końca tego efektu, który chciałam uzyskać. Dlatego postawiłam na Aqua Brow Makeup Forever, jeden z takich bardziej genialnych produktów. Owszem, spotkamy się również na rynku z opinią, że wystarczy zmoczyć Duralinem każdy dowolny cień do powiek i możemy uzyskać równie wodoodporną konsystencję cienia, znaczy konsystencję też Aqua Brow, bo to jest Aqua Brow, to nic innego niż taki cień w kremie, tak naprawdę. Teraz na rynku pojawiły się z Anastasia Beverly Hills tak bardzo dobrze znane pomady do brwi, które również ma w swojej ofercie MAC. Tutaj mamy Deep Dark Brunette, Deep Blonde, to są dwa odcienie, które kupicie w MAC-u za dużo mniejsze pieniądze, niż jakbyście ściągali Anastasia, i również są bardzo dobrze i bardzo dobre i bardzo trwałe. Jak widzicie, Deep Dark Brunette mi schodzi. I pamiętajmy, by dobierać kolor kosmetyku nie do naszych włosów i tego, tylko do włosków, do faktycznego koloru włosków, jaki mamy na brwiach. To jest bardzo ważne, dlatego że jak się użyjemy jaśniejszego produktu, a nasze brwi są dużo ciemne, ciemniejsze, to no wtedy uzyskamy odwrotny sposób. Potrzebujemy również bezbarwnego żelu do brwi. Ja mam tutaj jeden z lepszych w ogóle dostępnych na rynku, Anastasia Beverly Hills, ale może być to dowolny żel utrwalający bezbarwny, pod warunkiem, że jest bezbarwny. Na rynku również mamy takie kolorowe maskary do brwi z różnych firm. Ja mam tutaj z MAC-a i z Benefitu. Są to rewelacyjne maskary, które posiadają bardzo małe szczoteczki. Te szczoteczki pomagają nam wyczesać precyzyjnie, bardzo precyzyjnie niekiedy brwi i pokolorować je dodatkowo na jakiś tam dowolny kolor. Ja posiadam również z MAC-a, jest to Pro Longwear Waterproof Brow Set w odcieniu blond, który pomaga mi rozjaśnić w efekcie już końcowym podczas podkreślania brwi. Jeśli dana osoba jest blondynką, no to, albo tak jak ja, stosuje pomadę dużo ciemniejszą, czyli w kolorze moich włosków, a później w efekcie końcowym już jak wyczesuję te włosy, używam z MAC-a Pro Longwear'a i uważam, że uzyskuję taki efekt w miarę idealny dla mnie. Również na rynku znajdziecie kredki. Kredki, które mają nam służyć do uzyskania ostrzejszego kształtu tych brwi bądź podkreślenia. Dużo osób robi to korektorem i nie jest to błędna metoda. Ja mam tutaj kredkę z Anastasia Beverly Hills. Kredkę taką macie również z Isadory. Benefit też ma taką kredkę, jedna taki z moich ulubieńców, bo ona ma bardzo fajny, lekko różowy kolor. Albo po prostu cielista kredka, może być nawet ta z Inglota, która jest również ogólnie dostępna i też posiada bardzo fajny taki beżowy kolorek. Chodzi o to, by nie była to biała kredka, bo możemy uzyskać dużo, dużo, dużo za przesadny efekt. Kochani, więc zabieramy się do roboty, pokażę Wam, w jaki sposób ja to robię. Jeśli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną. Zanim zaczniemy, pozwolę sobie Wam pokazać wyznaczenie tego kształtu. Odrobinę biorę pomady Deep Dark Brunette oraz skośny pędzelek Zoeva i wyznaczę początek moich brwi, sugerując się płatkiem nosa.
ten sposób. Następnie koniec brwi. I najwyższy punkt moich brwi. Taki powinien być kształt moich brwi, zgodny z kształtem mojej twarzy. Następnie, używając tej samej pomady i tego samego skośnego pędzelka, dobrze nabieram na wierzchniej części dłoni. Dobrze ugniatam tak, by pędzel był jak najbardziej ścięty. Następnie pomagam uzupełnić pojedyncze luki, domalowując tak jakby włoski. W różnym kierunku. U mnie prześwity są bardzo duże, tak więc główny problem właśnie polega na tym, ważne jest, by na pędzlu było bardzo mała ilość produktu. Następnie szczoteczka i wyczesuję cały nadmiar. Następnie biorę bardzo mały, precyzyjny pędzelek, moczę w pomadzie tej ciemnej Deep Dark Brunette, ponownie wyrysowuję i usuwam nadmiar z pędzla na wierzchniej części dłoni i zabieram się do wyrysowania pojedynczych włosków. Ponownie wyczesuję nadmiar, tylko delikatnie już teraz. Jak widzimy, efekt jest zadowalający na chwilę obecną. I teraz tak, albo możemy wyczesać brwi sobie teraz bezbarwną taką maskarą specjalną do utrwalenia i zostawić w ten sposób. Natomiast ja, z racji tego, iż moje włosy są blond, użyję tej maskary kolorowej Pro Longwear Waterproof Brow Set z MACA. I wyczesujemy zawsze zgodnie z ich wzrostem. I pamiętajcie, by pokrywać włoski, a nie skórę.
I tak wygląda jakby u mnie idealna brew. Tak ona powinna wyglądać, jeśli chodzi o swój kształt, długość. Pokusiłabym się jeszcze tylko o delikatne przedłużenie samej końcówki, by była ona już po prostu taka bardziej ostra. Tak wyglądałby zabieg na przykład u mnie. Po zabiegu by wyglądały takim rekonstrukcji brwi, moje brwi tak naprawdę, które powinny wyglądać. I tak przeważnie je widujecie, jak ja je sobie wyrysuję. Nie trwa to na pewno tyle, ile tutaj w tym filmiku. Ogólnie już tak na szybko, jeśli ja już to robię, to zajmuje mi to no, około 5 minut, myślę maksymalnie. Natomiast taki efekt lubię u siebie najbardziej. I uważam, że w takim kształcie jest mi najlepiej i tak się czuję. Nie lubię, żeby one były mocno kwadratowe. Są one miękkie, elastyczne, poruszają się zgodnie z moją mimiką twarzy, tak więc uważam, że taki zabieg możemy, każda z nas może sobie wykonać codziennie i myślę, że wtedy nawet i makijaż będzie wyglądał dużo, dużo bardziej atrakcyjnie. I tak moim zdaniem wyglądają brwi, które są idealne oczywiście dla mnie. Będę powtarzać to do znudzenia, dlatego że nie każdy kształt brwi pasuje. Taki kształt, jaki ja mam, czy inne blogerki na internecie, będzie pasował również Wam. Jeśli miałabym tak wybrać z takich idealnych kształtów brwi, to moim zdaniem Katosu ma jedna z takich najbardziej idealnych, bo u niej po prostu bardzo ładnie, one są gęste, jest ich dużo i tak naprawdę czym by nie wyczesała, mam wrażenie, że będzie wyglądać to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja moje brwi wypełniam w ten sposób i uważam, że wygląda to jakby najbardziej, najlepiej jakby do kształtu mojej twarzy. Kochani, co do brwi. Omówiliśmy, jak je wyznaczyć, omówiliśmy produkty, których możemy używać. Ja niczego nie narzucam ze swojej strony, jest to kolekcja jakby tutaj produktów, które ja mam i które ja stosuję. Wiem, że również są cienie do powiek, specjalne cienie do brwi, do ich również podkreślenia i przeważnie używamy ich tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcemy uzyskać bardzo, bardzo delikatny efekt podkreślenia tych brwi, bo cień da nam po prostu lżejszą konsystencję, kremy zawsze dadzą nam bardziej intensywny efekt. Kochani, mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, informacje Wam się przydadzą. Pięknie dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się, hej!